Witam Was serdecznie. Minął tydzień czasu. Tak jak mówiłem, liście schną. Przerzedza się to, widać tam przez świty. Ale to w sumie nic złego w tym. Chociaż tak naprawdę, szczerze mówiąc, czym bardziej to będzie szczelne, tym później bardziej będzie szczelne to przed wodą. Gdyż ponieważ myślałem i mówiłem o tej glinie zmieszanej z błotem, coś tam, aby to oblepić. No ale jeżeli ma to być naturalne, to nie chcę przywozić tu jakiejś kupnej gliny i znowu robić dziadostwo, kupne ze sklepu, przywozić coś. Chcę zrobić to naturalnie. Jeżeli chcę to zrobić naturalnie, to wpadłem na genialny pomysł, że dobrze byłoby to obsypać ściółką leśną. Jest to las liściasty, więc takiej ziemi z liśćmi jest tutaj bardzo dużo. Nie ma tu mchu, który mógłbym zniszczyć, nadruszyć i w ogóle. Jest to tylko ziemia i liście. Patyki, jakieś gałązki, liście i tak dalej. To wszystko trzeba by było zbierać. Oczywiście tego trzeba by było chyba cały las tutaj wyzbierać, bo tego będzie trzeba dużo, aby usypać na tym warstwę taką, aby nie przemokło to podczas deszczu. Ja wiem, że jakiś obfity naprawdę deszcz to i może to gdzieś tam przemoknąć, ale ogólnie, żeby się to zbiło, zrobiła z tego pulpa, liście zmieszane z ziemią nie pozwolą. I chociaż w życiu moim robię tak, że nie korzystam z jakichś tam wskazówek, z jakichś innych kanałów nie zgapiam. Nieraz wy sami wysyłacie mi jakieś linki, a zobacz sobie to, a obejrzyj to, jak ktoś tam coś budował. Dziękuję za takie linki, ale naprawdę nie interesują mnie one. Nigdy nie wzorowałem się na jakimś kanale, na jakiejś budowie. Obejrzałem niejedne kanały, gdzie co ktoś buduje, ale nigdy nie chciałem powtórzyć takich samych rzeczy. Chciałem to zawsze zrobić po swojemu, tak jak ja chcę, nawet źle, ale po mojemu, żeby to było. No taki uparciuch jestem. I tutaj też wiem, co robię źle i widziałem, jak ktoś robił coś innego, ale tak naprawdę, gdy robiłem miniaturkę na pierwszy odcinek z budowy tutaj tego tipi, wszedłem w Google, aby sobie wyciąć jakiś tam wigwam i wpisałem, no nie wiedziałem, jak to wpisać, więc wpisałem tipi w lesie. I wyskoczyło mi właśnie coś takiego jak mój, tylko dużo większe, ale obsypane właśnie ziemią i liśćmi. Całą taką ściółką, no na pewno było to grubsza warstwa i powiem Wam szczerze, że to nie jest głupi pomysł. Jeżeli mamy korzystać z naturalnych złóż, które się znajdują w lesie, to warto by było z takiego czegoś skorzystać. Wtedy to będzie naprawdę naturalne, wtedy to będzie, mam nadzieję, że i szczelne. Ale żeby mieć pewność, że będzie to szczelne, muszę także szczelnie porobić te wszystkie plecionki swoje. Dzisiaj zaczynam od dołożenia kijków od tej wysokości, tej plecionki do dołu, pomiędzy wszystkimi patykami, czyli podwoić to, aby gęstsze było ten splot, był gęstszy na tym naszym szałasie. To jest pierwsze, co zrobię. Drugą rzeczą, co zrobię, to pójdę dzisiaj, mam ze sobą maczetę, która ułatwi mi wycinanie tych wszystkich krzewów, paproci, jeżyn i tak dalej, i tak dalej. I także tak, dokładam kije, idę zbierać materiał, robię śniadanie, a dzisiaj śniadanie będzie naprawdę ekstra, bo no może nie jakieś tam wyjątkowe, ale będzie to jedzenie bardzo dobre. Tak mi się wydaje, nigdy takiego czegoś nie robiłem, będzie to pierwszy raz, będę mieszał takie różne składniki, które będziecie mogli zobaczyć, będzie to leśne pire, które no myślę, że będzie smaczne i się nie mogę doczekać już tej przerwy, aby móc to śniadanie zrobić, ale to pomału, wszystko później. Gdy ułożę te kije, nazbieram materiał, zrobię śniadanie, kawkę, to wtedy zajmę się dalszą częścią przeplatania, układania. Zobaczymy, na ile starczy tego materiału, to nazbieram tak, żeby było wszystko dobrze. Biorę się do pracy i tyle.
tak cicho sobie tutaj siedziałem i układałem te patyki, że jakieś 10 metrów ode mnie podeszła sobie sarna. Po prostu mnie nie słyszała, no bo byłem cicho. Na początku wystraszyłem się, że to pies, no bo widziałem tylko zaokrągloną dupę i łapy. Nie widziałem głowy, myślałem, że to jakiś piesior się tu jakiś obcy przyszedł, więc szybko chwyciłem za paralizator. Ale patrzy, głowę podnosi, a to sarna sobie chodziła, szukała. Także sarenki przychodzą, jest fajnie. Ja wszedłem do środka, zrobiłem już, dodałem tych patyków na wystarczająco tyle, myślę, żeby to wystarczy z całą pewnością, żeby można już to było zaplatać. No i chciałem zobaczyć w środku, jak to jest z wielkością tego naszego tipi. Wszedłem do środka i miejsca jest opór. Można wstać, bo też będzie można tutaj wstać, co nie? Ale raczej to nie będzie miejsce do tańczenia, tylko miejsce do noclegów, do spędzania czasu w niepogodę i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim nastawiam się na noclegi. Długość jest jakieś ponad 2 metry, także można było matę sobie rozłożyć. Jest jeszcze miejsce, będzie pod tymi skosami, żeby położyć plecak czy coś w tym stylu. Więc tutaj będzie sobie, powiedzmy, spała jedna osoba. To jest jeszcze miejsca i miejsca, i z tyłu, i z przodu, z jednej, jak i z drugiej strony, czyli dwie osoby na luźno sobie tu wejdą, chociaż tam tutaj też jest w sumie tak szeroko, że prawdopodobnie mogłyby się dwie osoby zmieścić i tam dwie osoby zmieścić, ale nie chcę już przeginać, cudować i robić tu chałupy na 20 osób. Będzie to jedna osoba plus plecak, druga osoba plus plecak, jakieś rzeczy, narzędzia, naczynia i tak dalej, to wszystko, co zabieramy do lasu, a z tyłu, za głową, tutaj będzie poskładane drewno na opał. Będę tutaj z tyłu sobie układał, tak aby można było je brać i podkładać sobie do tego piecyka. Piecyk będzie dawał temperaturę, ta rura będzie dawała temperaturę, w środku będzie ciepło, więc chciałbym jak najbardziej chciałbym się do zimy z tym wszystkim wyrobić tak już na zicher, na to, żeby to było wszystko ukończone i gotowe. Tak, żeby można było nawet już jesienią, późną sobie tu przychodzić, palić, siedzieć, ale najbardziej oczywiście interesuje mnie nocka w zimę, żeby sobie siedzieć przy takim piecyku, takim kominku, żeby tu było ciepło, żeby tu był klimat. No ale jeszcze zanim do tego dojdzie, to jeszcze kupa pracy i na pewno wiele odcinków. Też nie będę chciał was, ja wiem, że lubicie budowy, ale nie chcę też was zamęczać i każdy odcinek co tydzień wrzucać z budowy tego tipi, więc raz na jakiś czas gdzieś po prostu coś wyskoczę, gdzieś wyjdę, ale no chciałbym jak najwięcej tego czasu tutaj poświęcić, bo nie ukrywam, że chciałbym to zrobić i chciałbym, żeby to było już gotowe. No jest fajnie, w środku jest dużo miejsca, można sobie tutaj siedzieć, będzie można sobie tutaj gotować, jeść, będzie można sobie spędzać czas, będzie można sobie tutaj przespać. Także jest ekstra, naprawdę jest ekstra. A teraz biorę się za zbieranie materiału. We're
Okej, kawusia się robi, więc ja przejdę szybko, szybkim krokiem do losowania osoby, która dostanie płytę, bo nawet się nie spodziewałem, ale byłem w szoku, jak zauważyłem, że naprawdę bardzo wiele osób chce tą płytę, także świetnie, bardzo mnie to cieszy. I z tego względu postanowiłem zrobić losowanie nietypowe. Nietypowe losowanie robiłem chyba pierwszy raz, gdy robiłem w ogóle jakieś losowanie. I było to losowanie konkursowe z racji 300 subskrypcji na moim kanale. Pamiętam to jak dziś. Osoby, które brały udział w konkursie, a może tam było z tego, nie wiem, z 15 osób. No to huka. To te 15 osób spisałem na kartce i wrzuciłem do miski. Te kartki Jula losowała. Pamiętam, taka mała jeszcze. I taki był konkurs. Później wszystkie konkursy odbywały się w tym systemie, gdzie wrzuca się komentarze, kopiuje się i tam maszyna wylosowywuje tą osobę. Z racji tego, że to nie był jakiś tam taki jakiś konkurs oficjalny, to pozwoliłem sobie zrobić to po swojemu. Na telefonie rysikiem postanowiłem wejść w komentarze rysikiem, przesunąć w taki sposób, że na który komentarz zatrzyma się najbliżej góry i będzie napisane chcę, żołędzie bym dostał. To żołędzie dostał? Ano. Chyba. Albo i nie. To i taka osoba dostanie tą płytę. Więc przeciągłem raz po tym ekranie, dojechało i okazało się, że nie ma żadnego tam komentarza tego typu. Drugi raz przeciągłem i też nie było tego komentarza, więc postanowiłem to powtórzyć jeszcze raz i została wylosowana osoba. Trafiło to na mojego przyjaciela z kanału Ogródek Majsterkowicza, którego serdecznie pozdrawiam, a ja oczywiście na kanał do niego szczerze zapraszam. On zajmuje się fajnymi rzeczami przydomowymi. Jeśli kogoś interesuje majsterkowanie w ogrodach, robienie jakichś sadzonek, uprawa warzyw, roślin, takich tam rzeczy, hodowla drobnego, jakiegoś tam drobiu, kur, perliczek i tak dalej, to u niego na kanale możecie to wszystko znaleźć. Bardzo przyjemny człowiek i taki sympatyczny się wydaje. Poza tym jeszcze prowadzi drugi kanał, o którym nic nie mówi. Jest to Wędkarskie Zero. No ja powiem. A co to? Jest to Wędkarskie Zero, na którym sobie łapie ryby, ale nie tak jak łowi sobie ryby, nie łapie. Łowi sobie ryby, ale nie w taki sposób, jak na przykład są kanały łowieckie o wędkarstwie, gdzie tam siedzą, tłumaczą, jaki spławik, dlaczego on, jaki tego. Nie, gościu sobie idzie, zarzuca wędki i łapie ryby. Jak złapie, to pokaże, czy sobie złapał. I taki naturalnie, tak fajnie, fajnie. Dlatego do niego na kanał zapraszam. A, mój przyjacielu, ciebie zapraszam do mnie na maila. Jest on pod filmem. To podasz tam swoje dane do wysyłki i płyta trafia do ciebie. No, także została jedna osoba wylosowana. Niestety, żebym wiedział, to i tak by nic nie zmieniło, gdybym wiedział. Po prostu jedną płytą nie zadowolę tylu ludzi. Ja nie wiedziałem, że tylu ludzi będzie chętnych na tą płytę. Ale no, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy, że tylu chętnych było. Kawka zrobiona. Przechodzimy zaraz do śniadanka. A dzisiejszym jedzonkiem, tak jak mówiłem i wspominałem, będzie leśne pire. Co to będzie za leśne pire? Jak ono będzie wyglądać? I co w nim będzie takiego szczególnego? To zaraz się wszystkiego dowiecie. Przede wszystkim muszę najpierw wstawić wodę, żeby się zagotowała. Ogień spory, pięknie się pali.
A ja potrzebuję gdzieś no, 400-500 ml wody, którą muszę zagotować. Mamy zagotowaną wodę. Do zagotowanej wody dodajemy mleko. Jedna będzie mała buteleczka. I dodajemy suszone ziemniaki z firmy, ze sklepu Mr. Preppers. Chciałbym zaznaczyć, że te ziemniaki są już ugotowane. Wystarczy tylko zalać je wodą i wymieszać. Ale trzeba sprawdzać, żeby nie zrobić tego pire za gęstego lub żeby nie zrobić zbyt mokrego. No ale świetnie pachnie ziemniaczkami. No to świetny pomysł. Jeszcze dosypię z trochę kawy. Trzeba nosić ziemniaków, ucierać. Nie trzeba cudować. Mamy takie pire. Do tego pire dorzucę sobie oczywiście, muszą być jakieś smaki. Żeby było smakiem, mam nasiona konopi. Nie będę tego palił. Nie, nie, nie. Mądra lewy. Nasiona konopi do smaku. Ale żeby same ziemniaki jeść, no to jak to mówią, mięso musi być, żeby było też dobrze smaczne, to mam suszoną wołowinę polską, papryka hot, czyli bardzo ostra i dzięki temu ta papryka nada, ta papryka nada smaku, a ta wołowina w tych mokrych ziemniakach zrobi się miękka. Także będziemy mieli pire z wołowiną. Faktycznie hot. Ostrawa. Jak pamiętacie, ostatnio znalazłem grzyba jednego. Ususzyłem sobie go w domu. Właśnie dzisiaj tego suszonego grzyba sobie dla smaku wrzucę do mojego pire, ale to nie wszystko. Oczywiście ważnym aspektem są przyprawy. Chyba najważniejsza to sól. I tu mam pikantne papryczki od szalonego farmera. O kurde, że mnie przesadził. Bo zaraz będzie palić w ryj jak po papryczkach od El Mio. Dla smaku troszeczkę. Ale to nie wszystko, bo jeszcze dodatkowo mam prażoną cebulkę. A syp wszystko, kurde, się tu szczypiesz. Myślę, żeby tej
wołowiny tu jeszcze troszkę dać. I teraz wszystko dokładnie wymieszać. Najgorsze jest to, że tak się skupiłem w domu, myślałem, co zrobić z tego pire, z tych ziemniaków, co z nich zrobić, jak to zrobić, że nic nie wziąłem sobie dzisiaj słodkiego, żadnego batonika, nic. Jestem normalnie taki zły, no jak tu bez słodkiego żyć, no ale niestety będę musiał się zadowolić tylko tym pire. No ale wygląda... Wygląda świetnie. Taka micha pire na pewno doda siły i energii. Tych ziemniaków, kurde, trochę wsypałem i mam prawie cały garnek. Nie no, muszę to spróbować, bo jestem ciekaw, jak to będzie smakowało. Czegoś mi tu jeszcze brakuje. Ta wołowina zrobiła się miękka. Ziemniaczki są... Takie są dla zwierzątek. Ziemniaczki są normalnie idealne. Ale czego mi brakuje? Brakuje mi jakiejś przyprawy. Albo solności, albo wszystkiego naraz. Także jakieś... No. To świetny pomysł. Bez gotowania ziemniaków, bez ubijania, czy tarcia, czy czegokolwiek, gotowe ziemniaki w proszku. To naprawdę świetne rozwiązanie, no moim zdaniem. Nie, że mają bardzo długi termin. Właśnie, jak długi? Do 5.2024 roku. Także możemy sobie je przechowywać w jakimś tam suchym, bezpiecznym miejscu. I starcza nam to w razie czego, ewentualnie na dłużej. A tu u nas różnie jest. Dzisiaj węgiel drogi, jutro nie ma, jutro cukru nie ma. A straj taśmy nie ma. Może być, że i ziemniaków nie będzie. No i wyciągamy sobie taką saszetę i robimy sobie normalnie obiad. Na że się nie będzie mi się chciało nic robić. Na szczęście mam materiał już poznoszony. No może nie dużo, ale myślę, że starczy na to, aby dokończyć tą całą górę. A jedzenie przepyszne. Pliki dostawiłem, materiał zbierałem. Teraz wystarczy tylko to wszystko poprzeplatać. O, chyba na papryczkę trafiłem, ale ostry. Dobra. I co dalej? I no i trzeba to poprzeplatać tak ścianą już do samej góry, żeby to sięgło. Potrzeba tego materiału, potrzeba, ale nie ma problemu, bo tu rosną. Tak jak mówię, pokrzywy, chaszcze, paprocie, jeżyny, to można sobie wszystko z tego korzystać. Ale jeszcze rośnie tutaj dziki bez. Dziki bez, który też jest takim samorozsiewaczem i rośnie go tutaj pełno. Jego, gdy się tam nawet wytnie, on zaraz za chwilę odrośnie. On jest jak akacja i gdzieś tam korzeniami idzie i dalej się rozrasta. Może no taki chwast leśny, no, też tak można powiedzieć o dzikim bzie. Bzu. Nie wnikam. Jest tego dużo, jest tego gdzie wycinać, jest tego co robić, także tylko zbierać i tylko pracować. Te nasiona konopi dają bardzo fajny smak. Wszystkie te produkty, których używałem, czyli ziemniaki, nasiona konopi,
wołowinę. Mogłem sobie jeszcze suszonych robaków dorzucić. Ale nie wziąłem. Wszystkie te składniki znajdziecie w sklepie Mr. Preppers. I nie tylko te składniki. Bardzo duży asortyment, bardzo dużo rzeczy dla bushcraftowców, survivalowców, ogólnie turystyczne przybory codziennego też użytku, bo takie rzeczy jak właśnie jakieś potrawy czy coś, albo i inne przedmioty można wykorzystywać w dniu codziennym, nie tylko w lesie, na wycieczkach, wakacjach, biwakach, czy w kwestii przetrwania, ale na co dzień jest to wszystko użyteczne, także no sklep się zrobił naprawdę obfity w asortyment. Ja chyba sobie zrobię taki zbiór, co chciałbym mieć w koszyku, bo widziałem tam bardzo fajnych rzeczy parę, z których no by mi się przydały na pewno. A co wchodziłem w kolejną stronę, to coraz więcej chciałem. Napcham sobie to wszystko w koszyk, najwyżej kiedyś zacznę sobie to wszystko zamawiać, ale tyle na raz na pewno nie kupię. No ale dużo rzeczy jest, także szczerze polecam. Pojadłem jak dzik. Teraz warto wziąć się za robotę. I biorę się. Tyle ile mogłem, tyle ile miałem materiału, na tyle to zrobiłem. Dłuższe, takie grubsze, które nie chciały się tam podgiąć na górze, wykorzystałem to już na początek, zaczęcie czegoś od dołu. Tak to zrobiłem, choć moim marzeniem było dzisiaj zamknąć aż do samej góry. Brakło tego materiału, jeszcze trzeba tego nazbierać, jeszcze trzeba wchodzić, no dużo tego trzeba, więc tak to wygląda. Na dzisiaj kończę. Jestem już jest godzina 13. I jest to naprawdę już od 7 rano, także no trochę czasu tutaj zabawiłem. Długo zajęło to przeplatywanie, ale gęsto i dosyć fajnie to zrobiłem. A jak to wygląda od środka? Od środka też fajnie to wygląda. No już blisko tej góry, żeby to zamknąć. Dużo tego nie zostało. No i trzeba będzie brać się za dół. Też nie będzie lekko.
Też będzie tego materiału trzeba będzie dużo i grubszego, ale jest tutaj, są tutaj takie bagna, są to jakieś takie dzikie laski, w których znajduję tego materiału. No dzisiaj wszystko, żegnam się z Wami, oczywiście pakuję się i zwijam. Z Wami widzę się za tydzień, w kolejną niedzielę. Pozdrawiam Was serdecznie, odpoczywajcie sobie, miłej niedzieli Wam życzę. Albo siedźcie w terenie, bo wyjście w teren jest zawsze dobre. No nic, tyle na dzisiaj. Narobiłem się, pojadłem dobrze. Oczywiście link do sklepu Mr. Preppers i do sklepu Pirana macie w opisie pod filmem. Także i kontakt do mnie, mailowy, tak jakby ktoś tam coś chciał ode mnie, nie wiem co. Lepiej, żebyście nic nie chcieli. Ale jakbyście chcieli, to sobie możecie tam napisać do mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.